czasami mi się zdarza rozmawiać z ludźmi o miłości. Miłość to jest takie uczucie, tak sobie to wyobrażają ludzie, że miłość jest to takie uczucie, które jak się osiągnie tę miłość, to już się odczuwa pełny spokój, pełną równowagę i praktycznie szczęście jest już na wyciągnięcie ręki. Informuję tych wszystkich, którzy kiedykolwiek się zderzyli z miłością, że zderzenie z miłością jest niezwykle bolesne, ponieważ miłość nie ma nic wspólnego ze spokojem. Miłość ma wiele wspólnego z różnymi innymi rzeczami, jak na przykład z tęsknotą, z rozczarowaniem, ze smutkiem, z niepokojem. Ale jeżeli odczuwasz spokój, to na pewno nie jest miłość. Miłość to jest ten najwyższy stan rozedrgania umysłu i ciała u mężczyzny. U kobiety jest to coś jeszcze silniejszego. To jest ten stan, kiedy ten facet nie dość, że kocha, to przeżywa najwyższy stopień pożądania. On po prostu, jak ją widzi, to tak jakby patrzył na słońce. Ona go oślepia, a tu nie ma żadnego spokoju. Amen.